Dzisiaj pomówimy o tym, dlaczego nie powinniśmy bić dzieci, a w zasadzie pomówmy w ogóle o klapsach, biciu, laniu i wszystkich tych stanach pomiędzy, dlaczego to wszystko to jedno i przemoc. Pomówimy też o krzywdzących niestety stereotypach, o Polakach na emigracji i o badaniach, które związane są właśnie z przemocą wobec dzieci dość świeżych badaniach, bo. Badania, które wyszły w drugiej połowie z zeszłego roku, czyli 2023, i które są aktualizowane od w zasadzie lat 90. I to są badania na Polakach, czyli polskich sentymentach związanych właśnie z przemocą wobec dzieci. Jak to wygląda? Zaczynamy. Więc pierwsza rzecz. Popatrzmy się, popatrzmy się na artykuł. To jest CBOS, To jest spis e, sentymentów Polaków, przyzwolenia na bicie. Wcześniej są opisane różnego rodzaju historie. To jest po prostu taki zgrabny, e, zgrabny PDF: Przemoc wobec dzieci, opinie, doświadczenia, reagowanie. Centrum Badania Opinii Społecznej. To jest z 2023. To są takie podsumowania tych badań. No i zacznijmy od może podstawowego wniosku. Jest znacznie lepiej, ale nadal jest źle. Zawsze było źle, zawsze mieliśmy kulturę przemocową, zawsze mieliśmy kulturę proprzemocową. Wyjaśnię, jakie są konsekwencje tego w, we wszystkich argumentach, ale przejdźmy najpierw przez badanie, żeby mieć jakąś podbudowę w ogóle do dyskusji, do porzucania trochę stereotypami na prawo i lewo. Więc, jeśli popatrzymy się na wykresy, mamy trzy takie bardzo ważne, bardzo ważne, generalne pytania. Wobec dzieci nie powinno stosować się żadnych kar fizycznych. I jest olbrzymia poprawa pomiędzy 2019 rokiem a 2023, gdzie sumarycznie aż 72% respondentów, są dorosłe osoby, mówi, że nie powinno stosować się żadnych kar fizycznych, z czego 48% jest bardzo silnie na tak, a 24%, że raczej nie powinno się. No więc jeśli 72% wyraża ten sentyment, no to analogicznie przeciwne mamy 25% osób. 2% osób nie zgodziło się na udzielenie odpowiedzi. Musimy zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Ankiety tego typu są bardzo kontrowersyjne. W szczególności w sytuacji, w której w polskim prawodawstwie bicie dzieci, naruszanie cielesności dzieci, a nawet krzyk na dzieci jest... Karalny I, i łapie się w ramy kodeksu karnego. I generalnie można spokojnie mieć sprawę y, sądową, rodzinną, sprawę karną za przemoc wobec dzieci, więc tym bardziej jest to kontrowersyjne, bo należy wziąć poprawkę na tak zwany efekt ankietera. Czyli fakt, że przychodzi ktoś z ankietą, no, sami musimy odpowiedzieć. I wiemy, że nasza, nasze stanowisko jest bardzo kontrowersyjne, albo kontrowersyjne, więc go ukrywamy albo zmieniamy. Bo tak jest. I w przypadku, moim zdaniem, tych pytań efekt ankietera będzie spory. Zwrócili na to uwagę oczywiście w tekście. Z, mają tego świadomość, w szczególności w pytaniach, do których dojdziemy za chwilę, już związanych bezpośrednio z laniem dzieci. Ale dobra, drugie pytanie. Lanie nikomu jeszcze nie zaszkodziło. No, i sentyment też się poprawił, zmienił się. Nikomu nie zaszkodziło, uważa jedynie 19% respondentów. Czyli 19% respondentów uważa, że żelanie, na no nawet jak już się zdarzyło, no to brzmi się nie stało, tak? Jak, jak to się kolofialnie mówi, do pani Szklanka. No a olbrzymia ilość porównywala, a nawet większa mówi, że no może zaszkodzić. Może zaszkodzić, więc mamy nawet odwrócony, ale bardzo wyraźny, bardzo wyraźny trend przeciwny. No i są sytuacje, i to, to jest ciekawe w ogóle pytanie. Są sytuacje, że dziecku trzeba dać klapsa. Tak sformułowane pytanie. I tutaj mamy coś ciekawego, bo aż 43% respondentów mówi, że tak, albo raczej tak, że są takie sytuacje, że dziecko zasługuje na klapsa. Okej, okay. mamy 54% 50, e, 50, e, osób, które mówią, że ni, raczej nie ma, zdecydowanie nie ma, albo raczej nie ma takich sytuacji. No nie? Czyli trend się poprawia, jak widzicie, z 2019. Jest do parę, paręnaście nawet procent, zmniejszyła się ilość osób, która aprobuje klapsy, lanie, bicie, przemoc wobec dzieci. I uważa, że są sytuacje, w których w ogóle to jest dopuszczone, albo nie jest, no więc jest poprawa, ale nadal mówimy o olbrzymiej ilości dorosłych Polaków. I to jest dość ciekawe, bo później przechodzimy do tabel, że w podziale, czy powiedzmy w zestawieniu tych odpowiedzi. Natomiast bardzo ciekawe jest to i pomówmy o pewnych stereotypach. Za stwierdzeniem o czytam, cytuję. Za stwierdzeniem o nieszkodliwości lania częściej niż przeciętnie zgadzają się osoby w wieku 45-54 lata, czyli osoby no, relatywnie starsze, osoby, które już mają swoje dzieci, które są dorosłe, najsłabiej wykształcone, niestety. Uzyskujące niskie od 1500 do 2000 dochodów w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym, czyli no, niezamożne, robotnicy, wykwalifikowani i niewykwalifikowani oraz rolnicy. Niestety, stereotyp jest straszny i pomówię trochę o emigracji polskiej przy okazji omawiania jeszcze argumentów. Klapczy najczęściej niż inni dopuszczają badani powyżej 45 roku życia. Mający wykształcenie podstawowe, zasadnicze zawodowe, osoby uzyskujące niskie dochody per capita, respondenci niezadowoleni z własnej sytuacji materialnej, robotnicy wykwalifikowani, rolnicy oraz technicy i przedstawiciele średniego personelu. Wyróżniają się też tym, w tym względzie ankietowani, zaangażowani w praktyki religijne, którzy uczestniczą w nich raz w tygodniu. Zwróćcie uwagę, jak. jak Ludzie często się obrażają, tak? Na zasadzie że się generalizuje wielką, wielkimi sformułowaniami się używa, tak, że ktoś jest nie wiem, proszę biedakiem, wieśniakiem, idiotą i tak Nie obrażaj wieśniaków, nie obrażaj wszystkich biedaków. Na pewno wszyscy tacy nie są, ale jest pewien trend. Jest pewien trend, który się obserwuje. Jest pewna, pewien korelat między brakami w wykształceniu, między biedą a przemocą są te pewne korelaty. Jest coś takiego jak, jak transfer przemocy, o którym za chwilę będę mówił. To jest niestety smutne, to jest niestety widoczne. Możecie sobie, ja ten artykuł linkuję w, w opisie filmu, więc możecie sobie ten artykuł konkretnie przeczytać, i tu jeszcze jest fragment o stosowaniu przemocy. To jest najbardziej kontrowersyjny, chyba, segment, gdzie prawie nikt się nie przyznaje do stosowania tej przemocy. Pomimo aprobaty tej przemocy, I to, jest, to jest właśnie ten element, którym ten efekt ankietera będzie największy. Gdzie na przykład kpienie z dziecka, wyśmiewanie prawie nikt tego nie robi wyzywanie dziecko, obrażanie je, prawie nikt tego nie robi krzyczenie na dziecko ok. Krzyk pojawia się. Krzyk jest trochę bardziej takim naturalnym pytaniem każdemu zdarzyło się krzyknąć wydaje mi się, że to jeszcze jest w jakiś takich ramach podstawowych odruchów. Niemalże każdego, szarpnąć, popchnąć dziecko, też nikt tego nie robi, prawie że. Dać dziecku porządne lanie, trzeba było mu wlać, tu, tu w ogóle prawie nikt, nikt tego nie, nie robi, oczywiście. A skąd biorą się te potuczone tyłki? No nie? Ale zmieniły się, znacząco zmieniły się te sentymenty, jak widzicie w, w, tych wszystkich, w tych wszystkich badaniach. No i teraz zastanówmy się nad jedną rzeczą, bo możesz mnie oglądać. I możesz mieć takie, 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 kilka przemyśleń. Przede wszystkim, że to jest właśnie wielka generalizacja, że klaps to nie bicie. No nie, to jest jakby pierwszy z tych takich argumentów, że, że, że klaps to jest tylko takie napomnienie. Chodźmy, wejdźmy w tą, w tą, w tą argumentację. I po pierwsze. Po pierwsze, to jest najważniejsze. Klaps. To też bicie. Czy też krzyk nie jest żadną kategorią edukacyjną. Klaps to bicie. Klaps to trochę taka onomatopeja, że takie praśnięcie, takie wyrażenie, dźwięko naśladowcze. Tak, że coś prasnęło, klapsnęło, psz, strzeliło. No bo jak zdefiniujecie klaps? Kiedy kończy się klaps, zaczyna się bicie. Jakie natężenie uderzenia? Czy to ma być na, otwarty, na otwartą skórę, czy na spodnie mają być założone w tyłek? Ile kiliony tonów? Jak to mierzycie? Jak zmierzycie, kiedy zaczyna się klaps, według dorosłego, albo kiedy kończy się klaps, a zaczyna się bicie? Bo istotna jest perspektywa dziecka, której Osoby w taki sposób argumentujące, że klaps to nie bicie, zupełnie nie biorą tego pod uwagę. Klaps nie jest kategorią edukacyjną, tylko jest uderzeniem z określoną siłą. I to uderzenie jest robione przez osobę, dzie którą dziecko traktuje przynajmniej do 8-9 roku życia mniej więcej niemalże bezkrytycznie. Jak bogowie. Rodzice są, matka, ojciec są jak bogowie dla, dla dziecka. Nieomylni, doskonali, najważniejsi na świecie. Opuszczenie, odrzucenie przez rodziców do pewnego roku życia jest tożsame, generuje takie traumatyczne emocje w, w mózgu dziecka, jak pozostawione samotnie na śmierć. Dosłownie, jakby dziecko miało umrzeć. Tak, przeżywa to tak silnie odrzucenie od strony rodziców zostawienie więc teraz ktoś taki stosuje wobec dziecka przemoc, której dziecko nie rozumie, bo to, to jest dość ważne, że dziecko nie rozumie tej przemocy. No bo w jaki sposób dziecko odbiera nauczania, w jaki sposób zachodzi lekcja, która jest formą zastraszenia, wyrażeniem frustracji rodzica, niemożności poradzenia sobie z um, jakąś formą kłopotu. O tym zaraz pomówię. Ale w jaki sposób uderzenie w pośladki kogokolwiek, dziecka czy dorosłego, bo, zwróćcie uwagę, dziecko to jest przecież mały człowiek, więc stosuje się do niego te same zasady psychologiczne. W jaki sposób uderzenie w tyłek pobudza mechanizm refleksji i edukacji i wykształca właściwe, poprawne nawyki i odruchy. Więc pójdźmy do drugiego argumentu. Klaps nie jest prewencyjnym użyciem siły. Czasem się tak argumentuje, czasem gdzieś czytam coś takiego, że, yy, że daje klaps, żeby to się nie powtórzyło. Prewencyjne użycie siły jest tylko i wyłącznie możliwe w sytuacji, w której nie wiem dziecko wskakuje, najezdnie, no więc chwytam je. Emocjach chwyciłem za silno, zostało, zostało dziecku siniak, nie wiem, dziecko się wywróciło, ale ocaliłem je przed jakąś większą katastrofą. No to, to jest jasne, to jest prewencyjne użycie siły. Albo prewencyjne użycie siły w tym kontekście, że dziecko dostało napadu furii, więc je po prostu chwytam, przytulam bardzo mocno, nie pozwalam mu dalej nie wiem, demolować otoczenia, podnoszę je, tak, ale nie robię mu krzywdę. Zabezpieczam dziecko przed Samym sobą w tym kontekście. Dorosły ma wagową i siłową przewagę nad dzieckiem, niekoniecznie intelektualną, bo naprawdę trzeba mieć mało oleju w głowie, żeby lać dziecko konsekwentnie. Trzeba być po prostu naprawdę bezrefleksyjnym, albo nie umieć panować nad swoimi podstawowymi impulsami. O nich pomówię jeszcze za chwilkę, ale użycie tej przewagi, żeby tylko dziecku dowalić, no, no co to jest? To nie jest prewencyjne użycie siły. To jest po prostu przemoc. A więc chodźmy do trzeciego argumentu. Klaps i, i jakby zamknę ten, ten, ten wątek edukacji. Klaps niczego nie uczy. To nie jest edukacja. Bicie niczego nie uczy. Bicie generuje strach. Zachowania lękowe. I sam fakt, że dziecko przestaje robić coś, bo dostało lanie od rodzica, nie wynika z tego, że nauczyło się jakiegoś właściwego wzorca, tylko zaczęło bać się. Bać się tego, co się wydarzy, że kiedy to powtórzy, kiedy jest ryzyko otrzymania klapsu. Kiedy to ryzyko lania zniknie, nie wiem, rodzic wyjedzie. To dziecko powróci do swojego zachowania, bo nie nauczyło się dobrego wzorca, bo, nie, bo nie, przy, nie odebrało żadnej edukacji, a strach przed uderzeniem zniknął. Kiedy znika zagrożenie przed przemocą, po prostu dziecko może sobie pozwolić, na co chce. Kiedy dziecko dorasta i staje się dorosłym samo, to, to znika zagrożenie tą przemocą i zaczyna robić, co chce. Nie? to mówimy często. Picie, palenie, no bo w, w, w jakichś sytuacjach rodzice walą też dzieci, no nie? Kiedy palą, piją, zrobią coś naprawdę złego, nie wiem, ukradną coś w sklepie, no przegną naprawdę, kolokwialnie mówiąc, pałę. To bardzo często rodzice sfrustrowani sięgają po taki argument siły. Klap przed niczym dziecka nie chroni. klaps niczego nie uczy. Nie ma refleksji. Naprawdę nikt oprócz chuliganów, kiboli, agresywnych, napalonych jednostek, nie argumentuje na pięści czy klapsy. Nie? Ale z drugiej strony przecież mamy, i to u mężczyzn jest częsty odruch, że wszystko rozwiązuje przez, w tak zwany wpierdol. Wpierdoli ta, że jemu się powinno, prawda, wytłumaczyć pięściami i tak dalej. To jest ciekawy model. Zaraz o nim pomówię. Natomiast czwarty argument jest taki, że argumentuje się, że. Ja byłem bity, i wyrosłem na dobrego człowieka. Klasyczny argument. Bardzo często czytany. Jestem wdzięczny moim rodzicom, że wtedy i wtedy dali mi klapsa, bo ja się nauczyłem wtedy i wyrosłem na porządnego człowieka. To jest pomylenie korelacji z przyczynowością. Ty wyrosłem. Po pierwsze, wyrosłeś na dobrego człowieka w swoim mniemaniu. My tego nie, nie wiemy, nie jesteśmy w stanie tego ocenić, ale w swoim mniemaniu uważasz się za porządnego człowieka. No więc wyrosłeś na porządnego człowieka w swoim mniemaniu, pomimo tego, że byłeś bity, a nie dzięki temu, mylisz przyczynowo-skutkowy związek. Pomimo tego, że miałeś dodatkowo pod górkę w życiu, bo byłeś lany, wyrosłeś na w twoim niemaniu porządnego człowieka, a poza tym to jest w twoim mniemaniu porządny człowiek nie wiemy jako rozmówcy twoi, czy ty tym porządnym człowiekiem naprawdę jesteś, czy nie masz ukrytych w sobie traum z dzieciństwa, od ruchów agresywnych, czy nie transferujesz tej przemocy dalej, czy nie patujesz tym w pierdolem wszędzie, no nie? Więc często też przy okazji tego argumentu jest używany inny argument, że dziecku, dziecko potrzeba uczyć, prawda, stresować, dziecko trzeba przeszkolić, bo życie jest ciężkie, więc dziecko musi, musi się nauczyć, że, że trudy życia są takie, siakie i owakie i niech lepiej będzie na to gotowe, przez co będzie sobie lepiej radziło w życiu. I to jest absolutna bzdura. Bo po pierwsze, dziecko to, człowiek w ogóle nie jest metalem, gdzie mamy młot kowalski, kowadło i do, 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 do kucia, do walenia tym młotem. Człowiek nie, w taki sposób nie zdobywa wiedzy o świecie, to po pierwsze. Po drugie mamy szereg olbrzymich, potężnych badań na olbrzymich populacjach, które wskazują jednoznacznie, że krzyk, klapsy i nieumiejętność rozróżnienia klapsów od bicia, czyli klapsy są tożsame z biciem, te trzy kategorie, krzyk, klapsy, bicie, mają niezaprzeczalnie i bezdyskusyjnie negatywny wpływ na dorosłość. Czyli ty wyrosłeś na w cudzysłowie porządnego człowieka, pomimo tej przemocy, którą doświadczyłeś, ale miałeś mniejsze szanse mniejsze szanse, mniejsze zarobki, większe problemy, szanse na większe problemy psychiczne w dorosłości. Większą szansę na niestabilne relacje, które, które budujesz, niestabilne związki, gorsze rezultaty, jeśli chodzi o edukację, gorsze rezultaty, jeśli chodzi o twój status majątkowy, prawny. Wszystko w życiu jest gorsze, jeśli byłeś lany. Statystycznie. To, że statystycznie jesteś wyjątkiem od reguły, gratulacje, ale jesteś anegdotą. Jeśli argumentujesz w taki sposób, to jest tylko anegdota. Pojedyncza anegdota. Ona nie tworzy prawdy o danym zjawisku. A prawda jest niestety przerażająca. I jeśli chwycimy się tej prawdy w statystyce polskiej, no to mamy dalej 30 parę, 40 parę procent osób, które dalej mają wewnętrzną, wewnątrz głowie, pewną, przy, pewne przyzwolenie na przemoc. Albo niezrozumienie tego, że przemoc ma swoje poważne konsekwencje. Mówimy tam już 20-20 paru procentach. Czyli mówimy co, co piątej dorosłej osobie w Polsce. Co czwartej dorosłej osobie? Co trzeciej dorosłej osobie w Polsce dalej. To nie są takie małe liczby. no Co trzecia osoba dorosła. Nie ma czegoś takiego, jak zdrowa dawka stresu i dyscypliny. Rodzice powinni być bezpieczną przystanią od stresującego świata, trudnego świata. Rodzice powinni wskazywać rozwiązania na pewne problemy, zaraz o tym będę mówił, a nie generować te problemy dziecku. Rodzice, którzy biją dzieci, stosują wobec nich przemoc, przemoc psychiczną również, tu często się pojawia argument, że przemoc psychiczna jest gorsza. Ciężko powiedzieć, czy jest gorsza, ale jest też bardzo poważna przemoc psychiczna. Mówimy o przemocy fizycznej, tak, ale przemoc psychiczna też jest bardzo poważna, budowanie presji i tak dalej, to bardzo skomplikowana... Problemy można dziecku zafundować. Natomiast rodzic powinien być tą bezpieczną przystanią, która pomaga dziecku przezwyciężać trudy, a nie mnożyć te trudy w życiu. Czemu rodzice tego nie rozumieją? Czemu transferujemy tą przemoc? Kto, to, że ktoś był dla nas przemocowy, agresywny i dał nam taki wzorzec? No właśnie, bo piąty argument. To to, że klapsy uczą... Okej, okay, z jedną rzeczą się zgodzę. Klapsy uczą jednej rzeczy. Pokazują dziecku, że można rozwiązywać problemy w sposób przemocowy. Jakby pokazują dziecku jedną rzecz. Rodzic daje taki komunikat. To, co robisz, jest dla mnie problemem. Więc, żebyś więcej tego nie robił... Uderzę cię. Nakrzyczę na ciebie. Zastosuję wobec Ciebie szykany psychiczne-emocjonalne. Jeszcze raz, zakodujcie to sobie w głowie. Rodzic daje taki komunikat. To, co robisz, jest dla mnie problemem. Nie podoba mi się to, więc uderzę Cię. Ci małą traumę, zrobię Ci mały młynek. W życiu, albo duży młynek. Czyli dziecko odbiera taką lekcję. Pojawia się w moim życiu problem. Nie? W ogóle to jest przerażające, że mówimy tutaj o rodzicach, którzy podświadomie, że nieświadomie często mam, mam nadzieję, że większość i tak nieświadomie to, to traktuje, że dziecko jest problemem. Dziecko jest generatorem problemów. I tylko wywraca oczami, prawda? I już ze zmęczeniem po prostu te problemy odpycha, odrzuca, albo właśnie traktuje je przemocą. Ale dziecko odbiera tą edukację, że mam w życiu problem, jak gibna, to problem mija. No nie? Jak stare radzieckie telewizory. Yy, mruży, pojawiają się mrówki, walne, mija. No nie? No tak to nie działa. Ale tak się uczymy rozwiązywać problemy i teraz. Dlaczego na przykład mężczyźni mają ten taki przykry stereotyp tego, że yy, każdą emocję katalizują w, we wkurwie, w złości. Dlaczego tak jest? Bo złość u mężczyzn jest bardziej akceptowana niż u kobiet, to po pierwsze, stereotypowo, ale po drugie, mężczyźni często doświadczają przemocy i nie radzą sobie z problemami, a w zasadzie są nauczeni radzenia sobie z problemami tylko na Emocjonalnym wzburzeniu, narzucaniu przekleństwami, narzucaniu przedmiotami, na wściekaniu się, bo tak są nauczeni radzenia sobie z problemem. To nie rozwiązuje oczywiście problemu. No nie? To jest zupełnie nieskuteczny sposób rozwiązywania problemów w życiu, ale takiego głupiego mechanizmu jesteśmy uczeni od rodziców przemocowych, którzy wcześniej nam takie coś pokazali, i my to przekazujemy dalej. Bite dzieci transferują tą złą energię dalej i same stają się bijącymi. Niestety, naprawdę te obszerne badania, które zresztą będę linkował w opisie, dowodzą, że bicie dzieci przenosi się na ich a społeczne zachowania i zachowania przemocowe w dorastaniu i dorosłości. Szósty argument jest bardzo ważny. On dotyczy już takiej teorii wychowawczej. Dziecko nie rozumie, co to jest złe, złe dobre zachowanie. Czy, zachowa... Czy byłeś grzeczny? No nie jakby to grzeczne, niegrzeczne. Dziecko nie rozumie, to jest szalenie arbitralne. Co to znaczy złe dziecko? Co to znaczy dobre dziecko? To definiuje każdy rodzic oddzielnie. I większość rodziców w tak zwanym trybie leniwego wychowania, zupełnie leniwego, to znaczy takiego, że nie przykładają w ogóle wagi do tego i powielają pewne kalki. Dobre dziecko to takie dziecko, które nie przeszkadza. To jest, to jest w ogóle masakra, ale tak wiele osób to rozumie, że dobre dziecko to jest dziecko, które nie narusza spokoju dorosłego. A jak narusza spokój dorosłego, to jest niegrzeczne dziecko, należy je szybko skorygować. Najlepiej krzykiem, szantażem, wrzaskiem. nie, I teraz dziecko, które ma na przykład. Yy, Olbrzymią energię i goni z prawej do lewej, I, i szaleje z prawej do lewej. No męczy rodziców. M mój syn, muszę to absolutnie przyznać, tutaj, mój syn ma coś takiego, że on, on jest wulkanem energii momentami. A ja nie. Jestem zmęczony, nie, nie chce mi się, tak? jakby... I widzę to i po prostu już nie, goń tyle. Już, już mam absolutnie dość odskakania na mnie, na łóżko, biegania z... Trzy, przez trzy pokoje, i z powrotem, i rzucania rzeczami, i krzyku, i wrzasku, i takiego zabawowego. Ale ta energia w nim jest. I czy to oznacza, że on jest złym dzieckiem? Nie? Niegrzecznym. Grzeczne dziecko powinno siedzieć grzecznie tak? I, i patrzeć się w ekran. Na tej zasadzie, no to, to nie możemy tego tak definiować. Dziecko nie wie, co to jest złe zachowanie, dobre zachowanie. To rodzic to przynosi tą definicję. Nawet ośmiolatek będzie miał problem z rozróżnieniem tego. Gdzieś ta etyka, te neurony lustrzane bo to jest dość istotny element wychowania mózgu człowieka że taka prawdziwa empatia gdzieś dopiero się zaczyna budować w okolicy ósmego roku życia dziewiątego, dziesiątego to umiejętność zrozumienia drugiego człowieka i współczucia, odczuwa, współodczuwania z nim konkretnych emocji. To się dzieje naprawdę późno. Naprawdę późno. I no i co? Będziemy korygować to klapsami? Będziemy korygować to krzykiem? No, absolutnie bez sensu. Fakt, że tego rodzice, rodzice nie muszą tego wiedzieć. Dlatego właśnie prowadzę tę audycję. Żebyście wiedzieli, że dziecko nie wie, co to jest złe zachowanie. Dziecko nie wie bardzo często, co to jest kradzież, zarabianie pieniędzy, wartość, jak jest skonstruowany świat. Rodzic powinien mu go wyjaśnić, ale nie właśnie w sposób walenia po głowie. No nie? Zresztą mamy dwie, dwie oddzielne sytuacje. No nie? Dziecko na przykład nie rozumie wartości rzeczy, zrobi awanturę w sklepie, bo coś chce, nie wiem, schowa batona do kieszeni, zrobi pierwszą, zupełnie nieświadomą swoją mikrokradzież. No nie? I to jest zupełnie inna kategoria złego, w cudzysłowie, niż rzucanie kamieniami w stojące na parkingu samochody, które w sposób oczywisty, wizualny niszczą mienie. No nie jakby jest, jest, jest zniuansowanie pewne kategorie. Na to wszystko jeśli na to wszystko będziemy reagować tak samo, waleniem w tyłek, to dziecko nie nauczy się rozróżniać skali problemu różnych spraw złych społecznie, moralnie złych, i tak dalej, etycznie. To będzie się bało, jeśli zaczniemy karać dziecko krzykiem, wrzaskiem, szantażem emocjonalnym, biciem. Dziecko będzie się bało robić tych rzeczy, i faktycznie może ich nie robić, bo się będzie bało, dopóki nie, nie zniknie zagrożenie, tak zwanym batem. Jak zniknie zagrożenie batem, dziecko może wrócić do tych rzeczy, bo dalej ich na poziomie edukacyjnym, etycznym nie rozumie, nie przyjęło. Siódma rzecz. Bardzo ważna. To jest zarówno u dorosłych, jak i u, u dzieci. Bicie i klapsy, i przemoc psychiczna i fizyczna rodzi w człowieku chęć odwetu. Powetowania sobie tego bólu, który doświadczyło. Do, do, doświadczyło. I teraz u dzieci to ma jeszcze inny, inny schemat, u dorosłych ma trochę inny schemat. Dorosły chce się zemścić. Z reguły. Nosi w sobie krzywdę, chce się jakoś odegrać, no, nosi, albo nosi w sobie zadrę i zaczyna unikać drugiej osoby, która zrobiła mu krzywdę. To jest jasne. Dorosły rzadziej robi ten mechanizm, który teraz opiszę, jak to wygląda u dzieci. Bo dziecko, tak, też ma chęć odwetu, ale dziecko często internalizuje przemoc, którą, ból, który doświadczyło od rodzica i kieruje go w swoją stronę, to znaczy... Dziecko ma taką. Nie jest to pokrętna logika, to jest właśnie dość jasna logika. Dziecko, hołbiąc rodziców, traktując ich jak nieomylnych, gdy skierują przemoc wobec dziecka, to dziecku wydaje się, że ono zawiniło. Że z jakiegoś powodu ono jest złe, niedobre, siakie owakie, i jeszcze bardziej będzie obniżało swoją samoocenę. Jeszcze bardziej będzie internalizowało tą złość, którą odczuwa i wobec rodziców, i, i słusznie powinno się odegrać na rodzicach, i niektóre dzieci się odgrywają, robiąc różne złośliwe rzeczy, wbrew rodzicom, nie, nie słuchając się je jeszcze bardziej, odbierając sobie z nawiązką przemoc, którą doświadczyły. I rodzic jest tym bardziej jeszcze sfrustrowany, że im bardziej to dziecko próbuje prawda, u, ułożyć unormować, przemocą, krzykiem, wrzaskiem, tym bardziej to dziecko jest knąbrne i oporne, i to jest zrozumiałe, ale dziecko internalizuje bardzo dużo z tych emocji i wydaje mu się, że to jest jego wina. Tak samo jak rodzice się kłócą między sobą, to jest bardzo częsty przypadek. Jak, dzieci się, jak rodzice się kłócą albo rozwodzą, to dzieci bardzo często mają takie poczucie, że to jest z jakiegoś powodu ich wina, że to one coś złego zrobiły i bardzo głęboko to przeżywają. I tak samo będą bardzo głęboko przeżywały tą przemoc. Bo będzie się im wydawało, że one są złe, zepsute, coś z nimi jest nie tak. Bo jak, żeby z rodzicami coś było nie tak? Dopiero nastolatek zobaczy, że rodzic jest mylny, że rodzic jest głupi czasami, że rodzic robi idiotyczne rzeczy. Dopiero nastolatek to dostrzeże. Ale może być trochę za późno. Ósmy argument. Traumy zbicia tworzą problemy z zaufaniem. To jest już taki pomniejszy argument, ale znaczy pomniejszy, on jest bardzo ważny. Tylko mamy jeszcze, jeden, jeszcze jedną rzecz. Najbliższa mnie osoba naruszyła wszystkie moje granice. Zwróćcie uwagę, jak sobie, jak sobie tak popatrzymy na, na, na taki krajobraz wokół człowieka. No to możemy sobie tak powiedzieć, że najbliżej nas jest rodzina i powinniśmy o nią dbać. To są dla nas najważniejsze osoby. Potem szerzej mamy grono dalszej rodziny, przyjaciół, yy, znajomych. Czasem przyjaciele są bardzo blisko, powiedzmy, niemalże nierozróżnialni od rodziny, ale ten krąg się trochę poszerza. Potem mamy znajomych, znajomych z pracy, i potem dopiero gdzieś się pojawiają ludzie, których nie lubimy za bardzo. Wrogowie, wrogowie medialni, nie wiem, polityczni, gdzieś bardzo daleko. Zupełnie ich nie znamy, ale po prostu ich nie cierpimy z jakichś tam głupich powodów ich. Mniejsza z tym, z jakich po prostu ich nie robimy. No nie, no i mamy taką bańkę, tak? I najbliżej mamy teoretycznie: co? ludzi, których powinniśmy szanować, ludzi, których powinniśmy kochać, nosić na piedestale, dbać o nich i tak dalej. A rodzic pokazuje, czasem dorośli też sobie to robią, i. To jest absolutnie przerażające i totalnie głupie, ale rodzic pokazuje, że osoba najbliższa, naj, naj, której ufam bezgranicznie, złamie wszystkie, wszystkie bariery. Naruszy wszystkie możliwe limity intymności, złamie je, po prostu rozedrze, to, to zada ból i krzywdę. Jakby to był najgorszy wróg. Osoba najbliższa potraktuje mnie jak najgorszego wroga. I czasem tak jest, że osoby najbliżej zaczynają, w szczególności dorosłe, traktować się jak najgorszych wrogów. To jest przerażające. Dlaczego traktujesz tak żonę? Dlaczego traktujesz tak męża? Czemu mu mówisz takie rzeczy? Ja czasem spotykam się ze znajomymi, którzy na przykład są tam w długoletnim małżeństwie i mówią sobie tak okropne rzeczy, i, i tak mówią, o, żeby to tak po prostu zwyczajowo. Sobie, sobie dosalamy, że tak, taką mamy po prostu dynamikę. Ale te słowa padają. Są okrutne, bolesne, bardzo nieprzyjemne i tak dalej. No, no zada, zada, zadajcie sobie ból. Jak najgorsi wrogowie. Ból ma wymiar uniwersalny. Niezależnie od tego, jak go zracjonalizujecie, on ma wymiar uniwersalny, on po prostu rodzi chęć odwetu i tworzy problem z zaufaniem. To jest bardzo ważne. Emocje dziecka nie mają normalnego ujścia, bo są tłumione klepcami. Dziecko coś chce, dziecko chce coś przekazać rodzicowi, że ma jakiś problem. I czasami przekazuje to w sposób nieporadny, przez to nie wiem, coś rozbije, zniszczy, zepsuje. Nie wie jak się zachować w niektórych sytuacjach i, i po prostu zrobi coś głupiego, naruszy jakąś granicę. No ale za tym stoją często komunikaty, emocje Czasami chęć wręcz wołanie o pomoc. Ratunku. Niech mnie ktoś przytuli. Ja nie wiem, jak mam się odnaleźć w tej paskudnej sytuacji, nowej sytuacji, w nowej szkole, wśród nowych ludzi, nowych dzieciaków, które na mnie wywierają presję. Potrzebuję jakiejś bezpiecznej przystani, ale jej nie mam. A z racji tego, że rodzice oduczyli mnie epatowania normalnymi emocjami, bo przecież mam nie płakać, mam nie ryczeć, mam nie ma mam wrócić do pokoju bo mam być grzecznym dzieckiem, czyli mam nie przeszkadzać tym rodzicom. Jak im przeszkadzam, to oni się złoszczą, więc tłumię te emocje. Jak ja komuś mam zaufać, jako dziecko takie, tak wychowane? Jak komuś mam zaufać, jak wszystko jest tłamszone, każda ekspresja dziecka jest tłamszona? Dziecko potem kombinuje, jak wyrazić te emocje w inny sposób i czasami kombinuje w... totalnie na przekór rodzicom, totalnie po prostu... Uciec z domu, rozwalić coś, zdemolować, pokazać rodzicom środkowy palec. No nie? Ale to też jest komunikat. No to jest już często wołanie o pomoc. To jest już często bardzo bardzo zaawansowane wyparcie emocji i, i skomplikowany mechanizm przemocy, miłości, i nienawiści wobec rodzica. No, no po prostu problem z zaufaniem. I, I rodzice, którzy przyzwalają na klapsy, bicie, przemoc, krzyk, robią to dziecku. Gwarantują, gwa, gwarantują, że w życiu dorosłym dziecko będzie miało problem z zaufaniem, bo najbliższy będzie mógł, dziecko o tym wie, podświadomie, że najbliższy będzie mógł złamać wszelkie możliwe bariery, Jest, może stanowić naj, być największym zagrożeniem dla tego dziecka niż, niż ten, ten wróg, który gdzieś tam funkcjonuje. Dziewiąty argument. Dziecko jest człowiekiem. Ja wiem, że to jest taki oczywizm, ale ludzie nie znają sobie z tego sprawy, że bardzo często argumentują rodzice, którzy biją, i nie się wtrącają, czy stosują jakiś przemoc, że to nie twoja sprawa i tak dalej. Nie. To nie jest twoje dziecko, bo dziecko nie jest twoją własnością. Mówi się, że dziecko jest, że to jest moje dziecko. To jest moje dziecko, deklaratywnie, ale to nie jest moja własność, to nie jest mój człowiek. To jest oddzielny człowiek. I oczywiście mogę się odwołać do praw człowieka, kodeksu karnego i tak dalej. I nieotykalności cielesnej. I dokładnie tak powinien, powinno się to robić. I tak powinno się myśleć o tym dziecku. I stąd bierze się na przykład ten, ten taki, zanim przejdę do dziesiątego argumentu, bardzo ważnego argumentu zresztą, Bierze się ten taki, nie wiem, jak to się, jak to się określa, mit Jugendamtu, czyli niemieckiej, o, niemieckiej organizacji chroniącej dobro młodzieży i dzieci. I ta niemiecka organizacja bardzo często na po, polskich grupach mm, facebookowych jest określana jugendamt faszyzm, że zabierają dzieci z byle powodu, że prawda, y, że, że ktoś donosi i tak dalej. Po pierwsze, bardzo często to jest, to jest absolutna fikcja. Wszyscy ludzie, którzy pracują, myślę, że ludzie, którzy pracują z ludźmi w miejscach, w których generowane jest dość sporo konfliktów z dorosłymi ludźmi, zgodzą się ze mną, że dorośli ludzie potrafią kłamać jak znud, żeby obronić swoje dobre imię. Żeby, żeby przypadkiem nie wyjść na tych, którzy akurat są ci, tymi złymi. W szczególności tam w obsłudze klienta, to są tego typu, tego typu sytuacje. Dorośli ludzie strasz, strasznie potrafią kłamać to jest absolutnie przerażające. Myślę, że jak ktoś z Mopsu mnie ogląda, to wie o tym doskonale. I czy ja mówię, że czy wszyscy ludzie na emigracji kłamią? Pewnie nie. Ale na emigrację na przykład do takich Niemiec, gdzie ten Jugendamt działa, ta organizacja, która kradnie dzieci, zabiera je do domów dziecka i tak dalej, odbiera je, je prawda imigrantom. Przygląda się, tym, się temu, co się dzieje. I tam jeżdżą ludzie na, na tą emigrację, którzy wpisują się niestety w ten, częściej, statystycznie, częściej, wpisują się w ten stereotyp niskiego wykształcenia. Niestety. A I przez to też mają większą statystycznie szansę na przemoc wobec dzieci. I wokół tego w ogóle, wokół tej całej emigracji wykształciła się cała taka kultura językowa, że że o, Jugendamt to faszyzm, prawda, że zabiera dzieci, bo rodzice uczą ich, że nie wiem, homoseksualizm jest szkodliwy i tak dalej, i już na tej bazie prawda, dzieci są odbierane, co jest z reguły obalane absolutnie nieprawdą w większości newsów. Natomiast materiały też nie są jawne, natomiast z tego co wiem i z tego co rozumiem, Jugendamt odbiera dzieci z trzech głównych powodów. Pierwszy z nich dzieci zostawione zupełnie bez opieki, to jest absolutnie zrozumiałe. Drugi, bo dzieci zgłaszają się same, z, mówiąc, że grozi im jakaś przemoc albo zagrożone jest ich życie bądź dobrostan. I to jest ileś tam procent tych zgłoszeń. I cała reszta zgłoszeń to jest po prostu uzasadnione zagrożenie dobrostanu dziecka, życia bądź zdrowia. I tylko w skrajnych przypadkach dzieci są odbierane. No więc jeśli pochodzisz z kultury. Posłuchajcie mnie, Ja wiem, że może się pojawić dużo obożonych, co ja tam wiem, co ja tam doświadczyłem. Czytałem trochę o tym, naprawdę czytałem, przygotowałem się na ten temat, ale jest jeden prosty apel. Mówimy o statystyce. Nie każdy z Was będzie zły na emigracji i tak dalej. Nie każdy z Was w kontaktach z Jugendamtem będzie w sytuacji, w której nie ma racji. Być może macie rację. Natomiast jeśli wywodzisz się z kultury przemocowej to nie dziw się, że powielasz nieświadomie przemocowe wzorce, które dla, dla narodu, który te wzorce przemocowe przepracował 30, 40, no, dwa pokolenia na przykład wcześniej, już przepracowywał i wyrugał, i dla nich standard jest zupełnie inny, to dla nich będzie to kuło po oczach. I będą to widzieć i będą zwracać na to uwagę. I ten cały język o tych donosach, i tak dalej, że ktoś doniósł na mnie, że, 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 że prawda, zamiast jakieś szpicle, którzy tylko czekają na to, żeby, żeby na dziecko, jak podniesiesz głos, to od razu cię zgłoszą i, i prawda, od razu cała ta procedura rusza. No, to, to jest po prostu już szereg takich nadużyć semantycznych i zresztą najczęściej kłamstw rodziców, którzy chcą obronić swoje dobre imię. Natomiast to jest tylko taki, takie pokazanie, że jak wywodzisz się z kultury przemocowej. To nie dziw się, że traktują cię jak przemocowca i widzą w tobie zagrożenie, widzą w twoich odruchach po prostu coś, co przeraża tych ludzi, co oni już dawno przepracowali. No bo. I tu znowu, posłużymy się stereotypami, ale myślę, że te stereotypy są słuszne i zrozumiałe, w szczególności po inwazji Rosji na Ukrainę. Popatrzcie się na wschód. Popatrzcie się na tą ruską ordę, która wjechała na Ukrainę, która dokonała tam. Buczy, rzezi, która po prostu torturowała ludzi, mordowała cywilów bezszczelnie. No, generalnie ten poziom przemocy, jaki tam przyszedł, już abstrahuję od tego, że w wojsku jest po prostu przemoc w ogóle na, na obszarze, teatrze wojny, jak to się określa, ta przemoc po prostu funkcjonuje, bo jest to przemoc versus przemoc. To powiedzmy bronienie się przed, przed jakąś przemocą, ale mówimy przecież o tych skandalicznych, yy, skandalicznych naprawdę scenach, jakie doświadczyliśmy. Od ludzi, którzy są absolutnymi prymitywami, niewykształconymi hamami i prostakami, którzy żyją w kraju, który jest przesiąknięty kulturą przemocy, który rozumie tylko pałkę, argument, siłę. I to jest na dalekim wschodzie tak jest. I to powoli mija u nas. Ale u nas dalej są przecież ludzie, którzy rozumieją tylko argument siły, tylko argument przemocy. Są tacy ludzie. Takie napalone dresy, jakieś kibole, no, no, mówi się o nich degeneracji czy patologia. Ale niekoniecznie jeszcze degeneracji czy patologia. Poczytajcie sobie komentarze w artykułach pod jakimś onetem, czy, 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 czy w innych miejscach, to zobaczycie tam. Wylewa się przemoc. Wylewa się chęć odwetu, chęć wpierdolu, chęć, chęć rozwiązywania problemów właśnie w sposób przemocowy, lania innych pogębach, i tak dalej u nas w Polsce. A u nas w Polsce to powoli przemija, przemija kultura przemocowa, całe szczęście. Ale na Wschodzie ona tam dalej funkcjonuje i jest absolutnie przerażająca. I ci ludzie są po prostu straumatyzowani. Oni nie potrafią rozwiązywać problemów w sposób inny niż przemocowy dziadek lał, pradziadek lał dziadka, dziadek lał ojca, ojciec lał mnie i ja będę bił innych, będę się od, wyżywał na innych, będę miał taki sposób rozwiązywania problemu, będę wychowywał innych, bo tak mi się wydaje, że wychowuje się prawdziwych mężczyzn, jest to naprawdę taka toksyczna kultura testosteronowa, absolutnie paskudna. I zwróćcie uwagę, że możecie się wybielać, argumentując, że kla, klaps to nie bicie. Ale popatrzcie się, że przecież macie nas na wschód ekstremum jedno i na zachód w złagodzenie. Im bardziej idziemy na zachód kulturowo, tym bardziej to wszystko łagodniej się zmiękcza. I ta kultura jest dużo bardziej przyjazna. I nie tworzy kultury zbójeckiej, nie tworzy kultury przemocowej, nie, nie tworzy kultury imperium, które ma zamiar. Najechać, bojować wszystkimi. z wszystkimi. No nie? A to jest właśnie propagowanie i przekazywanie dalej przemocy. Bo dziesiąty argument i ostatni argument dzisiaj. Można zmienić zdanie. Tego cię zachęcam. To nie jest dyshonor zmienić zdanie akurat w temacie krzywdzenia własnych dzieci, krzywdzenia innych dzieci, zwracania innym uwagi na na krzywdę, którą się wy, wy, wykonuje, możesz zmienić zdanie. Jeśli miałeś pogląd, klaps to nie bicie. Jeśli miałeś pogląd, że są rzeczy, za które można dziecku przyłatać i powinno się dziecku przyłatać, pokazać, możesz zmienić zdanie. Masz przykłady za wschodniej granicy, jak wygląda ekstremum przemocowej kultury w jedną stronę. Nie? I, więc nie oburzaj się, że ktoś wymaga od ciebie więcej. Chcemy lepiej dla naszych dzieci. Mamy bezsprzeczne i bezdyskusyjne dowody naukowe na to, że przemoc psuje przyszłość. Dzieci. Jako dorosłych. Bezsprzeczne i bezdyskusyjne. Zalinkuję to wszystko w opisie. Więc możesz zmienić zdanie, możesz być bardziej wyedukowanym rodzicem. Ja cieszę się, że w ogóle tutaj jesteś. bo po to tutaj jesteśmy. Ja sam... Przeszedłem tą drogę reagowania złością na, na wiele rzeczy. Nie zostałem straumatyzowany przez moich rodziców akurat w tym, w tym kontekście jakiegoś bicia szaleńczego, ale ja tego bicia doświadczyłem w sensie też moich rówieśników, moi przyjaciele, koledzy, niektórzy byli lani przez całe życie i mają problem, żeby się pozbierać, na przykład w dorosłości. Różne były sytuacje, bardzo kłopotliwe. W bloku, w którym mieszkałem, na osiedlu, w którym żyłem, wychowywałem się. Wy też pewnie znacie, macie wielu przyjaciół. Niektórzy mają do tej pory, noszą ślady po tym. No i nie są to szlachetne ordery, tylko to są blizny, które czasem nie pomagają w dorosłości. Dlatego możesz zmienić zdanie. To nie jest obciach być lepszym rodzicem. Tego Ci życzę. Dzięki za Twój czas. Jeśli Ci się podobało, subskrybuj, lajkuj. Zostaw jakiś fajny komentarz, może jakiś ciekawy przykład, może jakiś ciekawy argument do, dostarczysz. Trzymaj się, cześć.